Zobacz, generalnie do Lwowa jest 5 godzin, równe, stąd. Problem może być taki, że wyjeżdżając o 11-12, no to będziemy o godzinie 17-18 już po zmroku. Godzina policyjna zaczyna się tam o godzinie 16. Jak to jest, że ty chcesz jutro akurat jechać do tej Ukrainy i co tam zawozimy? Ale stwierdziliśmy, że jutro pojedziemy, pomożemy transportować ludzi spod granicy do innych miast, ale w międzyczasie jak się orientowałem i szukałem, po tych grupkach latałem i tak dalej i z Matim rozmawiałem na temat tego, co, gdzie, jak, skąd. Przez przypadek Mati trafił na znajomego lekarza, który siedzi w szpitalu we Lwowie i ten lekarz zorganizował leki ze szpitala w Warszawie. W całej Warszawie lekarze się powypisywali receptę, wykupili leki za parę dziesiąt tysięcy złotych i transport tych leków miałby miejsce najwcześniej dopiero we wtorek, środę, a jako, że my tam byśmy jutro się wybrali, to my to możemy zrobić. W związku z czym plan jest taki, że jutro lecimy do Lwowa. Sprawdzamy, jak to rzeczywiście jakby wygląda na granicy, jakby co, czego rzeczywiście potrzeba, jakie są mity, jakie są fakty i przy okazji jakby włączamy w to zrobienie czegoś dobrego, no. Myślę, że możemy to zrobić. No dobra, no to ja jadę ten. Jadę z klubu do domu, pakuję tam jakieś rzeczy na jeden dzień, dwa. Dobra. W kontakcie i see you tomorrow. Słuchaj, no nie wygląda to za dobrze od wczoraj. Teoretycznie może się uda coś przez wojsko pchnąć z powrotem, ale mówi, że dzisiaj próbowali się kontaktować, stracili kontakt tam z tymi ludźmi, no i próbują go uzyskać z powrotem, tak? Więc, bo tam się w nocy coś działo. Więc ryzyko jest duże. Ryzyko tego, że staniemy w kolejce? No, mówi, że jest 15 kilometrów tej kolejki. Czy nas to przeraża? Nie, bardziej mnie wkurza ilość czasu, która ewentualnie może być. I musisz wytrzymać te 60 godzin z bodzerem. To jest najgorszy problem. Ej, a o której w ogóle teraz wyjeżdżamy? No jak tylko przyjedziesz, to jakby musimy jechać od razu po leki. Ja powiedziałem, że tam będziemy koło 12 po te leki max. Co? Ale ty masz pomysły. Damy radę. Nie miałem chyba bardziej takiego pod napięciem adrenaliny stary dnia jak dzisiaj. No. Musimy jechać odebrać leki na Świętokrzyską, wziąć laptopa, powerbanki. Paliwo będzie trzeba kupić po drodze kanistry i wypełnić kanistry. Nie. Ja mam 800 km zasięgu w X7 stary. Zatankuję przed granicą. No ale przed granicą nie zatankujesz tak łatwo samochodu, a ze dwa kanistry. Ale no to, ale czemu? Ja mam stary, prawie 1000 km jeżdżę na tym. X7 ma 100 litrów, stary. Kurwa, cieszę się, że mamy zajebistą misję do zrealizowania. Ja też. Ale naprawdę, bo tak, oprócz tego, że jest adrenalina, no bo jest, no to mamy do robienia coś konkretnego. Te leki, które my mamy dostarczyć, one by były dostarczane dopiero za 2 dni. W związku z czym praktycznie o 2 dni możemy pomóc czyjejś sytuacji, tak? Tak. Więc... No a poza tym ja uznałem, że tak, po pierwsze, mnie stary serce boli przez ostatnie parę dni, stary, jak tam oglądam te wszystkie obrazki, jakąś cegiełkę, stary, dołożyć dla własnej satysfakcji, sobie to robię. Nie? A ile bierzemy gotówy? Ja wziąłem sobie 10 klocków. 10 klocków? Nie powiedział jeszcze jakie waluty. Leżało mi tyle gdzieś tam na szafce, to ja tak wziąłem i rzuciłem do torby. Słuchaj, więc nie, oni ci nie dadzą tego towaru jednak. Boją się. Nie no, ja nie wiem, sir. Nie no, kurwa, co? No, nie chcą, no boją się, że będziecie mieli tam problemy, oni to puszczą wojskiem jakimś, wiesz? Rozmawiałem z taką panią z fundacji, która tam zajmuje się w ogóle wszystkim, transportem, ludzi, pomocą i tak dalej, szukaniem zakwaterowania. I ona powiedziała, że na tą chwilę jest około 1000 próśb o transport czegoś do Lwowa, w sensie głównie leków i tak dalej. Więc ja powiedziałem, że na dobrą sprawę możemy nawet zrobić zakupy na własną rękę tego, co potrzeba. Halo, dzień dobry. Z tej strony Marysia, ja mam numer od Agnieszki. Dzień dobry. Z fundacji TPU. Tak. Ja tylko się chciałam zapytać, bo Agnieszka mi powiedziała, że pan generalnie jest dyspozycyjny, jeżeli chodzi o wożenie rzeczy. I jakim samochodem pan dysponuje? Jedziemy dużym SUV-em X7. Tak. Bo generalnie nam też będzie potrzeba, bo są pewne rzeczy, które my dopiero będziemy musieli skompletować. Nie, lekarstwa również, no lekarstwa i w sumie jedzenie też, ale takie no lekarstwa, opatrunki to chyba teraz jest taki... No dobrze, no wie pani, to my możemy podjechać teraz i nawet teraz się w to zaopatrzyć. Ale państwo chcą to sami kupić? No nie, no tak no. To wie pan co, ja się tutaj zapytam, co najbardziej trzeba kupić. Jakby była pani w stanie wysłać listę i to jakby ja się ustosunkuję do tego, dobra? Bo to... Bez tego 5250. Gabriel nam pomógł bardzo wiele rzeczy ogarnąć. Staram się. A zgłosił się do mnie przez Instagrama w sumie. Jakby na to nie patrzeć, więc jednak Instagram czasem może pomóc. Trzymaj kciuki, żeby to było. Pa, moje pieski, wrócę do ciebie jutro.
Kocham cię. Normalnie i je. Po co wam te kaski na rowery? To nie jest kevlar. Ja wiem. Żeby ci na głowę coś nie spadło, nie wiem. Co ty mi ze ściemy waliłeś, chłopie? O, a to są nasze kamizelki. A to są wasze balistyczne kamizelki, tak? Ja myślę, że one mogą ochronić, nie wiem, przed komarem jakimś albo coś. O, to jest okej. Okay. To ja go noszę. Nie wiem, co jest z tym magnesem, no, ale... No, coś jest nie tak, nie? Ale... A, bo to jest aluminium. Do mnie się normalnie przylepia. A gdzie on ma dyfuzor tylny? Marcin! Gdzie ty masz dyfuzor? Zajebili ci dyfuzor? On był karbonowy? Tak. Był. Ile taki? Parę koła. Parę koła, nie? No mordo, z szóstkę. Jak widzicie, od samego początku mieliśmy sporo problemów, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że te największe dopiero przed nami. WUW szykuje się na rosyjską inwazję, powstają brygady obrony terytorialnej, ja nie jest dobry pomysł. Ile 5-litrowych kanistrów kupić, żeby... 6 ja bym kupił. 6? No. Nie, to będzie nam wystarczy 10 litrów, stary. No, jak siódemy, to... Nie, inaczej, jedziemy do Lwowa, nie? Mam diesla, 1,5 litra na godzinę. Dobra. Ale jest dobrze? Dobrze jest. Ile się to... Dobra, to 10. Ludzie nas mają za tych jaduszy paliwowych. Dzień dobry. Gdzie jedziecie? Na granicę. Po co, w jakim celu? Ukrainę jedziecie? Tak. Tak. No. A jak to teraz... Do Ukrainy musicie czekać w tym czasie ruchu. Dobra. A jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o wjazd z powrotem? Orientuje się pan, czy tam dużo... Tego co ja słyszałem, 15-20 godzin czekania. Kolejka ponad 30 km z drugiej strony. A ewentualnie, żeby zawrotę zrobić i rano polecieć, to gdzie? No to środkowy pas na samym końcu jest rondo, zawracamy i jedziemy z powrotem. Dobra. Nie wiem, no ja bym spróbował dzisiaj, nie? Bo kurde. Tylko z drugiej strony, gdzie ty pójdziesz spać tam, rozumiesz? Dobra, to jedź i na razie tam. Jedź, przemyślmy to. No. Jedyne, czego ja się teraz boję, to, że... Czy wiesz, czy ci ludzie, jak go tak późno dojedziemy, to ktoś to odbierze? A czy jest taka szansa, żeby jakoś dogadać się, żeby z powrotem nas... Wiecie co, ja przed chwilą z babką gadałem i ona mówiła, że jak ona wracała, to stała tylko 2 godziny niby. Mhm. Okay. Tutaj to tak z pół godziny trzeba czekać, żeby na Ukrainę wjechać. Okay. A, ale że 2 godziny powrotu? No, że niby 2 godziny z powrotem. A to zajebiście by było. Nie wiem, czy to na pewno tak jest, nie? Mhm. Chcąc ominąć problemy związane z godziną policyjną, stwierdziliśmy, że prześpimy się w najbliższym wolnym hotelu, a na Ukrainę wyjedziemy dopiero rano. Naprawdę dobrze jesteśmy przygotowani do jazdy na Ukrainę, na teren wojenny, z samochodem. Tylko powiem wam tak. Wszystkie te opony, które są tutaj w aucie, mianowicie ta i tamta, są normalne opony. Tą oponę rozjebał gaz jakiś czas temu i została wymieniona. I mam tu oponę z Lombardu za 200 zł. Tylko wam tyle powiem. Dlatego ona, stary, traci bary. A z lenistwa nie chciało mi się jej zmienić. A to jest napęd auto z napędem na 4. Tak. To powinieneś mieć wszystkie takie same opony. A nie mam. Dobry, do Lwowa jedziemy z medykamentami. Dobry. Chciałeś granicę, czy? Tak, do Lwowa jedziemy, bo mamy rzeczy medyczne dla znajomego lekarza. Wszyscy paszporty mają? Tak. Na dowodzie nie ma możliwości. Nie, tylko paszport? Nie, Ukraińcy wana nie wpuszczą na dowodzie. Okej, okay, no to ja nie mam paszportu. Dzisiaj już było masa osób zawracanych, bo oni po prostu na dowodzie nikogo nie wpuszczają. Ja mam nieaktualny paszport, chłopak. Ale najwyżej się zawrócimy, zaryzykować chyba można. Odjedźcie za tym busem, ja się podejdę, zapytam, czy możecie wjechać na tym nieważnym. Bo to generalnie są bardzo istotne, sprzęt i leki. Dzień dobry, Marcin Dwiel. Mam takie pytanko, czy ja, mając nieważny paszport, ale dowód osobisty, mogę... Jakby nie powinienem mieć problemu z wjazdem na terytorium RP, prawda? Ale skąd pan będzie wjeżdżał? Z Ukrainy. Musi pan okazać ten wjazdem, tak? Czyli pan wraca z Ukrainy. Jedziemy z dostawą medykamentów i pan strażnik tutaj powiedział, że nie chce nas wpuścić do Ukrainy, dlatego że... Nie może pan wjechać, nie. Paszport musi być ważny na wyjazd. Gadałem wam to. Przejebane, kurwa. Zjebaliśmy to, kurwa. No tak, no bo oni po prostu się skrają, że go wpuszczą, tak? A potem nie wróci, to będzie afera na nich, nie? Wiesz, o to chodzi? Nie. Dam fury nikomu z was bez ubezpieczenia, stary, jak ja nie będę na pokładzie, stary. Jeżeli to auto ma być tam rozjebane w Ukrainie, to muszę być, w tym aucie. Przynajmniej tyle. No dobra, muszę tu chyba coś wyjaśnić. Nie mogliśmy jechać autem Boxdela, więc znaleźliśmy zastępcze rozwiązanie. Odezwaliśmy się do Szeliego, który jest z Rzeszowa, a on pomógł nam pożyczyć samochód od swojego znajomego. Jocie, to jeszcze ty tu się zmieścisz, stary. Wiecie, Gera, to mówię, to jest auto do zadań specjalnych. Tak, najszybsze, bo służbowe. Inkognito. Jak tam dobrze jest?
Dobrze jest. Musi być dobrze. My jesteśmy właśnie w Volkswagenie Polo, stary, próbując się dostać na Ukrainę. Filip, to co my robimy? Ja to w kasku jadę przez całą drogę, tym rowerowym. Masz adres szpitala? Mam. Jeszcze musimy zalać samochód, pamiętaj. Prawo. Jak jeszcze wiesz, z Boxdelem byliśmy, to tak jeszcze było, a teraz k***a, czeku, jak ja nie ogarnę, to ty tym bardziej nie ogarniesz. Chyba odwrotnie. Próba numer 3, Filipie. Pierwsza część planu za nami. Właśnie wjeżdżamy na teren Ukrainy. Nie no, mordo. Spoko. Co? Nie wiem, może nas bardziej tak wpuszczą. Słabo mi k***wa trochę aż. Jestem przerażony, ty, jednak jak już tutaj jestem, to jestem trochę zesrany. To nawet nie, że wiesz, coś się może... Jakoś po prostu sam fakt, stary, wjeżdżamy na teren miejsca, gdzie jest wojna, kraju, gdzie jest wojna. No, albo nie wjeżdżamy. Także sobie wracamy. To jest korek do Polski. Przejechaliśmy na Ukrainę. Jakieś 10 metrów wróciliśmy. Nie mamy dowodu rejestracyjnego. Kurwa, to tak jest chyba, stary, że po prostu jak masz dubiel na nazwisko, to kurwa, jakbyś nie próbował zrobić czegoś dobrego, to i tak wyjdzie chuj. Pani właśnie nam ze Straży Granicznej powiedziała, że wszystkich wpuszczają, kurwa, a nas nie wpuścili. Pani się zdziwiła. Pomoc humanitarną nie wpuścili. Trafiliśmy ewidentnie dzisiaj na pana po stronie ukraińskiej, który miał zły dzień. Mi się właśnie dlatego wydaje, że wszystko jest w życiu po coś. Bo te wszystkie trzy dni tego walenia się z tym, że tutaj coś nie wyszło i tak dalej, doprowadziły do tego, że właśnie Mateusz do mnie zadzwonił, że Krzysiek Rozpara, jeden z właścicieli Fame MMA, powiedział, że jego rodzice nam jutro dadzą jeepa i my pojedziemy tam do tego Lwowa, żeby dostarczyć te leki i pomożemy odebrać dwie dziewczynki, które są córkami tam jakiejś kobitki, która dla niego pracuje i ona została, jej córki są tam, no tylko one nie są w Lwowie. Są w miejscowości, o ile dobrze zapamiętałem nazwę, Herson. Będą próbowali, no ustalali, żeby spróbować je przetransportować do Lwowa, do tego szpitala, żebyśmy je mogli zabrać stamtąd. Dobra, słuchaj, w Rzeszowie skręć w kierunku na Krosno. Masz jakieś tam, no to jest pół godzinki jazdy do Krosna. Ja ci wyślę adres do moich rodziców. Dobra. Mój ojciec przygotowuje ci już tam samochód, Jeepa Renegade. Dobra, z dowodem rejestracyjnym? Z dowodem rejestracyjnym. Zostaw im po prostu ten samochód, który masz. A ty możesz po prostu lecieć na Ukrainę. Czy ja dobrze zrozumiałem, że Mateusz powiedział, że te dziewczynki są w Chersoniu? Tak, one są w Chersoniu, ale my już ogarniamy, że z Chersonia zabrał je ktoś do Lwowa. Ale ty wiesz, że to jest, wiesz, że z Lwowa, z Chersonia do Lwowa to jest, to wam się uda w ogóle? To jest wykonalne, żeby ktoś... Nie wiem, Marcin. Pracujemy w tej chwili nad tym, to się wszystko dowiedziałem parę minut temu. Mamy auto, Filip. I to jakie, kurwa, zajebiście. Krzysztof Rozpara, coś ty wymyślił. Chciałem powiedzieć dziękuję, a z drugiej strony coś ty wymyślił. Nie no, ja powiem tak, ten lekarz, ja z nim piszę codziennie, ja mu codziennie piszę, że dzisiaj będziemy z lekami, po czym się nie udaje, no. Popatrz, stary, ludzie z pieskami. Straszne to jest, co? Te psy to w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. No. Udało się! Wjeżdżamy, czaisz to? W końcu. Wjeżdżamy, stary! To czekaj, to ja może ściągnę sobie kurtkę. No jedź, bo się rozmyślą. Czekaj, kurwa. Wjeżdżamy na Ukrainę. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy to tu... Dawaj. Co chwilę takie okopy. No. Tymczasem mamy 9 minut do szpitala. Do szpitala. Czy hospital. Nie wiadomo dalej, co z dziewczynkami. Jakby
pan co, bo my dojechaliśmy pod ten szpital, właśnie zatrzymaliśmy się na parkingu, natomiast na te dwa podane numery przez pana nikt nie odbiera. Ja im tam co prawda dawałem znać SMS-owo, że wpadnę, ale już dzisiaj nikt mi nie odpisał. I zastanawiam się teraz, gdyby się udało, dobra, my tam możemy iść ich poszukać, tylko że ja też nie za bardzo wiem, kogo szukać. To będzie pan jest dobra. Tak. Udel aspirator shop. Dawaj mi ustawę. Dawaj kod. Tam może wiesz, z Olegu. Yeah, thank you very much. Thank you. If you need anything more, like we have a lot of time, so. Що ти хочеш сказати? Вікрил, щоб хоча б цей, що не треба. We need some stuff like this. It's a net, як буде? Surgical material. Surgical material. Okay. Yeah, it's with needle. It's a traumatic surgical okay. needle and like this any kind. It's can okay. be. Thank you very much and see you. Zrobiliśmy coś dobrego. No. Proszę, w jakim szpitalu wy jesteście zaraz? Gotowi od nas pojechali na granicę. Zaraz jeżeli coś może jeszcze załatwić, jakiś podpisz takiego... Dobrze, będę bardzo wdzięczny. Podjeżdżajcie do tej budki, gdzie siedzą chłopaki i powiedzcie im, że wy jesteście z pomocą humanitarną, żeby oni otworzyli szlagbaum i podjeżdżajcie pod drzwi centralne i ja was odbiorę. No to zajebiście, no jakby ja się czuję naprawdę dobrze. Tak więc znajdujemy się w szpitalu dziecięcym we Lwowie. Jesteśmy z dyrektorem szpitala. Przepraszam, jeszcze raz. Iwanem Miskiem. I właśnie tutaj porozmawialiśmy chwilę z panem dyrektorem, który nam pomaga się wydostać później do Polski. I pan powiedział, że jest sporo rzeczy, które wciąż tutaj potrzeba i chcielibyśmy zrobić taką zrzutkę, żeby móc dostarczyć tutaj więcej tych leków. Pan dyrektor na pewno przekaże mi listę tego, co możemy zebrać. Ja się z nią z wami podzielę. No i wydaje mi się, że już pewnie jak będę publikował ten materiał, to ta rzutka będzie aktywna, więc jak najbardziej was zachęcam do tego, żebyście się w nią zaangażowali. No. Dziękuję. A i tam trzeba potem sobie po bombosховищу ukrycia, pozniemaje te. Okej. Okej. Zrzutkę, którą organizujemy wspólnie z Fejmem, możecie znaleźć w opisie. A tutaj dyrektor szpitala oprowadził nas i pokazał, w jakich warunkach przeprowadzane są codzienne ewakuacje. Tlen. I tutaj... Ewakuacja, aha. To jest dla małych. Tutaj jest dla małych. A gdzie są jakby wszyscy pacjenci? Pacjenci? No, dzieci. Dzieci w oddziałach. To jest tylko na czas ewakuacji. Jak ewakuacja. No, jak alarmę wyjął. Alarm awiaudar. Okej. I wszyscy tutaj wtedy? Wszyscy tutaj i w jeszcze jednym miejscu w innym korpusie. Okej. Ale neonatologicznym korpusie. Ale dobrze zorganizowane. Że 5 ewakuacji? Tak. Za jedną dobę. Okej. W ciągu jednej doby? No kurde. Kurde, w ciągu jednej doby 5 ewakuacji? Jest takie dni, kiedy jedna, dwie ewakuacje. Aha. Czasem pięć. Bardzo, bardzo mi się podoba, że to jest tak zorganizowane, ale przerażające to jest na swój sposób, nie? No ciężkie. Jakby ja wiem, że ja byłem w różnych miejscach, byłem w Kenii, tam też widziałem naprawdę najgorsze rzeczy, ludzi, którym rękę ucinano i tak dalej, ale po prostu jakby sytuacja, że to się dzieje wszystko w Europie, to jest... Dzisiaj byli też wasi koledzy z Warszawy. Mi się wydaje, tak? I właśnie trafili na alarm powietrzny, na ewakuację, tak, kiedy wszyscy pacjenci byli ewakuowani do podziemia. No to też byli przerażeni faktycznie. No dobra, tak więc musimy ruszać w Dubska, żeby zdążyć jak najszybciej dostać się na granicę jeszcze przed godziną policyjną, bo wtedy już będzie lipa i się nigdzie nie dostaniemy. Ale mamy zaproszenie od tej dziewczyny, do której dostarczyliśmy leki na obiad. Jako, że już się jakby powiedzieliśmy, że będziemy, no to też głupio było teraz powiedzieć, że jednak nie. Zostaliśmy przechowani na kawie. My dostaliśmy pierogi z Filipem. No, ale jazda, Daria nam załatwiła, która odbierała od nas leki. Od państwa bardzo, bardzo dziękujemy. Zdobyliśmy w międzyczasie ten papier, który oświadcza, że jesteśmy pomocą humanitarną, więc czysto teoretycznie powinniśmy móc możliwość szybciej wrócić do Polski, ale co z tego będzie, to jest inna kwestia. Co tak w ogóle robisz? Piszę posta. Chciałbym napisać takiego długiego posta, wiesz, opisać parę rzeczy, ale w sumie mam wrażenie, że nie ma na to czasu, że musimy najpierw zrobić. Które są na zajęciu do transportu, chcieliby, żeby je wywieźć po prostu z
z Lwowa, z Ukrainy. My organizujemy miejsce po prostu w szpitalu dziecięcym w Polsce. Jak będziesz zresztą miał listę rzeczy, które są potrzebne, to wiesz, to też nie jest takie proste wszystko dostać. Cześć, dzień dobry. Jestem ze swoim przyjacielem i jego narzeczoną, z Krzysztofem i Kają. Zdzwaniamy się, żeby ustalić tą taką najważniejszą kwestię, czy wy potrzebujecie, żeby jakieś dzieciaki przetransportować do Polski ewentualnie na leczenie. A czy będziecie mieć jakieś te dzieci do przewozu, które wymagają, nie wiem, inkubatorów? Myślę, że noworodki z inkubatorami też będą, bo nawet dzisiaj, może skądś otrzymałam też informację, że dwa noworodka czekają na takie karetki z inkubatorami. Będziemy się dzwoniali zaraz z paniami z fundacji. To jest taka zaprzyjaźniona fundacja, która nazywa się Boże Atelier. Dziewczyny, które ją prowadzą, czyli Ania i Klaudia, robiły z siostrą Alą. Pomagały w ogóle siostrze Ali, pomagają w adopcji wirtualnej dzieciaków. No i często jak są jakieś zadania specjalne, tak jak na przykład dzisiaj zorganizowanie tej zrzutki, no to mi pomagają. Ja właśnie siadłem z Michałem, z którym będę pisał teraz treść tego. Jak tylko będziemy mieli, to ją forwardujemy do was. Ja bym zaczął pisać po prostu, nie? Tak, to no może teraz środkową część, a potem to tak, skleję. Jesteśmy w pierwszej wizycie na Ukrainie, gdzie odwiedziliśmy Lwowski Szpital Dziecięcy. No i tutaj chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do tego, żebyście zapoznali się z linkiem w opisie. Tam macie informacje o zrzutce i mam nadzieję, że wspólnie zrobimy coś dobrego.